Magdalena Dubert, MMA Rocks, a ze mną Tomasz Narkun, gościnnie w klubie Ankos MMA Poznań. Cześć Tomku. Witam wszystkich. Witam Cię ponownie, któryś już raz w tym roku. Powiedz, pierwsze pytanie będzie takie, co tutaj robisz i dlaczego w ogóle pomysł, żeby przyjechać do Poznania? No trzeba zmieniać środowisko, także z tymi, co się trenuje, także przyjechałem z Karolem Bedorfem, żeby jakieś techniki jeszcze do szkolenia pod KSW 39 Koloseum. Pan Andrzej Kościelski oczywiście przygotował cały zestaw fajnych jakichś technik pod Marcina Wójcika. No nic, tylko przyjeżdżać, tak? No i jak najczęściej będę tutaj przyjeżdżał, będę wpadał do chłopaków w odwiedziny, żeby potrenować. Jestem bardzo zadowolony, ciężkie treningi, super atmosfera, no nic, tylko przyjeżdżać. No widzę, że panowie cię nie oszczędzają, bo tutaj trochę usta masz posiniaczone, tu widzę jakieś na bicku zatarcia. No właśnie, jak podoba ci się tutaj atmosfera? No bo Karol jest jednak tutaj bardzo często, ciebie widzę tutaj po raz pierwszy. Nie, no już kilka razy byłem, z tym, że no ciebie, może nie wiedziałaś o tym. O wszystkim nie musisz wiedzieć. No wiadomo, że chłopaki nie oszczędzają. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. No i o to właśnie w tym chodzi, no bo to jest już sport zawodowy. No i trzeba być jak na najwyższym poziomie, jak najlepsza predyspozycja. I wiadomo, że każdy chce tam gdzieś zaistnieć. Do KSW 39 zostało właściwie już miesiąc. Powiedz, czy ten etap, na którym się teraz znajdujesz, to jest ten taki szczytowy moment twoich przygotowań, czy to już jest to takie schodzenie z obciążenia? Nie, teraz tak naprawdę to są szczytowe takie szczytowe dni, w których tak naprawdę jeszcze tą formę trzeba podkreślić. No i powoli będziemy schodzili. Wiadomo, duża gala, kolejna obrona pasa. Twoim kolejnym rywalem będzie Marcin Wójcik. Powiedz, czy możesz uznać te przygotowania za jakieś specjalne, czy coś w nich zmieniłeś, czy jest taki aspekt, na który bardziej położyłeś nacisk, czy jednak odbywają się one tak jak do każdej walki, którą stoczyłeś? No na pewno troszeczkę były inne te przygotowania, gdyż no więcej podróżowałem, bo byłem w Holandii, teraz w Ankos, byłem w Wałczu, także troszeczkę tych miałem gdzieś tam rozjazdów, oczywiście takich treningowych, także no to na pewno to jest zmiana. No i jeżeli chodzi o aspekt taki, no to też na pewno bardziej się skupiłem na wydolności, no i myślę, że to zaowocuje w walce. Trochę już rozmawialiśmy na temat tego twojego pojedynku. Powiedz, jak oceniasz Marcina, czy czujesz, że jesteś w 100% mocniejszy od niego, czy to będzie wyrównany pojedynek, jak uważasz na ten moment, no bo wiadomo, że przygotowania są jeszcze w toku. No oczywiście, że się uważam za lepszego zawodnika o wiele, no bo jeżeli bym się uważał za gorszego, no to po co bym miał wychodzić, żeby dostawać w pierdziel, tak? No to jest normalne. Także czuję się lepszy i to tylko tak naprawdę predyspozycja danego dnia. Jeżeli będzie ta dobra predyspozycja tego dnia, no to zobaczycie mnie w 100% takiego jak na treningu, czyli szalonego Tomasza Narkuna, który nokautuje zawodników, nie? Czyli uważasz, że ta walka nie dotrwa do decyzji sędziów, tylko skończy się jak najbardziej przed czasem? Nie, no tak jak powiedziałem, no, że jeżeli będzie predyspozycja dobra, a wszystko idzie ku temu, że będzie ta predyspozycja dobra, no to nie będziemy mieli decyzji sędziowskiej. A jeżeli będzie decyzja sędziowska, to na pewno moja ręka będzie w górze. KSW, duża gala, historyczna gala, coraz bliżej. Czy czujesz jakąś presję? No bo jednak coraz więcej już tych medialnych obowiązków w związku z tą galą się odbywa. Jeżeli chodzi o słupki, sprzedaży biletów, one też cały czas rosną. Kolejne rekordy zostają pobite. Czy w jakiś sposób cię to przytłacza, czy wręcz przeciwnie? Czujesz się jeszcze bardziej nakręcony tym wszystkim? No czuję się właśnie nakręcony przede wszystkim dlatego, że no, jestem częścią tego wielkiego show, tej wielkiej machiny, bo już sprzedane jest prawie 50 tysięcy biletów. No, jest to największa gala w Europie, jedna z największych na świecie, no to tylko się cieszyć. No i całe życie tak naprawdę walczyłem na to, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem. A teraz, jeżeli ja bym jakoś czuł presję z tego tytułu, no to naprawdę, no to bym nie doceniałbym sam siebie, nie? Dlatego ja na to patrzę w ten sposób, że jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się już doczekać i że na pewno tutaj idzie jakiś szalony gościu, bo tak zerkałaś. Tak, widzisz, tak. Jakie mam oko? A? Jak Bruce Lee. Wszystko widzę. No i tak jak powiedziałem, no jest to dla mnie zaszczyt. Powiedz, czy w związku z tym, że zostało już do tej gali bardzo niewiele czasu, to czy planujesz jeszcze gdzieś wyjechać w końcówce tych przygotowań, czy nie? Czy teraz, jak już wrócisz do Szczecina, to tylko tam?
Nie, no już wracamy do siebie, wracam do siebie, do miasta, tam już tak naprawdę ostatnie szlify, ostatnie jakieś dociągnięcia w moich aspekcie technicznym, kondycyjnym, no i co, no już więcej jakichś tam wyjazdów na pewno nie będzie, tylko wyjazd jedyny taki do Warszawy. Oczywiście, ten najważniejszy wyjazd. Powiedz, co po gali, bo o to Cię jeszcze nie pytałam. Mieliśmy już kilka wywiadów związanych z tą nadchodzącą walką, ale o to Cię nie pytałam. Czy planujesz po KSW 39 zrobić sobie troszeczkę dłuższą przerwę? No wiadomo, że tutaj też uwarunkowane to będzie, jak z tej walki wyjdziesz, czy będzie jakaś kontuzja do zaleczenia, czy wszystko pójdzie w porządku. Czy jednak kolejna gala KSW jak najbardziej, Tomasz Narkun, otwarte na propozycję? Ja jestem czynnym zawodnikiem, jestem młodym zawodnikiem, chcę się bić jak najczęściej. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli wyjdę, a tak zakładam, bez żadnego szwanku, no to oczywiście jestem otwarty na następną galę. A jeżeli nie, no to krótka przerwa, gdzieś jakiś wyjazd, gdzieś do ciepłych krain, jak najbardziej wskazany, bo należy mi się. A jak jeszcze będzie wygrana, no to już w ogóle to już na miesiąc. No bo tak naprawdę no to ciągle w treningu jestem. Żyję matą, żyję treningami, żyję tym sportem. Jednak trzeba kiedyś sobie troszeczkę wziąć na luz i odpocząć. Pod palenką poleżeć. Przyjechałeś tutaj z Karolem Bedorfem, on także będzie jedną z gwiazd KSW 39. Będzie toczył rewanżową walkę z Michałem Kitą. Powiedz, jak oceniasz to starcie? No niestety nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, no bo jednego jak i drugiego bardzo dobrze znam i nie mogę tutaj powiedzieć na jednego bądź drugiego. No jest to ciężkie dla mnie zestawienie. Na pewno chłopaki dadzą grube show, tak jak ostatnią walka pokazała. Z tym, że no niech wygra lepszy, no i tyle. A walka wieczoru, jak ją oceniasz? No bo jednak poza zawodnikiem jesteś też na pewno fanem MMA, także co możesz powiedzieć na temat walki Mamed Khalidow w Borys Miękowski? No tak jak widzę na przykład Borysa, tutaj miałem okazję z nim trochę potrenować, porobiliśmy dużo aspektów walki, no to Borys jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowany. Mamed zapewne też będzie dobrze przygotowany, no niech wygra lepszy, niech wygra sport. Ciężko powiedzieć, bo to jest tak wróżenie tak naprawdę z fusów. Ciężko tutaj jakoś powiedzieć, że jeden wygra bądź drugi. Nie obstawiałbym tej walki, ciężko powiedzieć. To już musimy się pytać jakiegoś wróżbita Macieja, nie wiem. Może uda nam się trafić na niego przed waszą galą, może też wywróży, jak się zakończy twoja walka. Ostatnie pytanie ode mnie. Miałeś ostatnio okazję, dzisiaj dosłownie pojawiły się zdjęcia w internecie, wystąpić w sesji okładkowej magazynu Logo, męski magazyn dla dżentelmenów. Jak czułeś się w roli modela w tym idealnie skrojonym garniturze? No bardzo fajnie się czułem, no jest to coś nowego, jestem jak najbardziej otwarty na takie propozycje, to jest fajne, taka odskocznia od tego, co robimy, no i myślę, że jeszcze kilka lat i zobaczycie polskich zawodników właśnie ubierających się w garnitury na walkę, że do tego to wszystko zmierza, że tak naprawdę to idziemy w kierunku już takiego popularnego, a zarazem ekskluzywnego sportu, jakim jest MMA. No i myślę, że to idzie w tym kierunku, tak jak na przykład teraz już bokserzy się kreują na takich właśnie bardzo, bardzo widać takich wyrazistych biznesmenów, tak jak bracia Kliczko, ciągle w garniturze, skrojonym na miarę. Myślę, że za kilka lat tak samo będziemy widzieli zawodników MMA, którzy też będą właśnie, mówię o Polsce, którzy też właśnie będą w takich garniturach i te pieniądze, to wszystko stanie się jeszcze, będzie na wyższym poziomie. No i myślę, że to będzie ekskluzywny sport, elita. Czyli już za kilka lat roznegliżowany Tomasz Narkun tylko w klatce, a poza nim ranking Forbesa, okładki Forbesa w idealnie skrojonym garniturze. No zobaczymy, no CKM, Playboy, coś w tym stylu, zobaczymy, wszystko czas pokaże, trzeba tylko wygrywać. Jeżeli będę wygrywał, no to na pewno Playboy się zainteresuje. W takim razie życzę Ci i wygranej, i okładki w Playboyu, bardzo Ci dziękuję. I za to, że udzieliłeś nam kolejnego wywiadu, oczywiście życzę Ci powodzenia, ale jeżeli Ty chciałbyś komuś jeszcze podziękować, kogoś pozdrowić, no to oczywiście jak najbardziej, proszę bardzo. Tak, oczywiście no, nie byłbym sobą, jakby nie pozdrowił tutaj chłopaków wszystkich z Ankos MMA, a przede wszystkim no, wielkie dzięki dla encyklopedii wiedzy, encyklopedii MMA, zapasów, w ogóle całej wszechstylowej walki, wręcz Andrzejowi Kościerskiemu, który no, widać no, to jego zaangażowanie, no, to jest naprawdę no,
bardzo, bardzo, bardzo jest oddany swoim zawodnikom, no i później widać efekty tego, tak, że wszyscy zawodnicy jego tak naprawdę no, wygrywają. Także jemu wielkie dzięki. No i Piotrowi Magińskiemu, wszystkim moim trenerom, od stójki, od parteru i pozdrawiam wszystkich fanów. Dziękuję. A my się dołączamy. Bardzo dziękuję raz dziękuję jeszcze. Bardzo. Powodzenia. Do widzenia. Chcesz cukierka?